Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, godzinka 8 i znowu spotykamy się na naszym kanale Mentor MLM. Mam nadzieję, że dzisiaj nieprzypadkowo jesteście na naszym spotkaniu, tylko jesteście przygotowani. Macie zeszyty i macie długopisy. Wiecie, kochani, że XX wiek był nazywany wiekiem technicznym albo technologicznym. Natomiast kiedy przyszedł XXI, no, nazwano go wiekiem informacyjnym. I rzeczywiście w tym czasie informacja nas po prostu zalewa. I tak naprawdę my mamy tej informacji już dość. Jest tyle źródeł, skąd ta informacja płynie, i że mamy już przesyt. No zobaczcie, wszystkie te komunikaty, które nam wyskakują, czy to w telewizji, kiedy oglądamy, czy to w radio cały czas lecą jakieś komunikaty, czy to siedzimy na jakimś portalu społecznościowym, że wiele informacji staramy się już od siebie odsiać, już nas to nie interesuje, już jesteśmy czasami nawet tym zdenerwowani, bo jest tego zdecydowanie za dużo. Co jest najgorzej? To jest informacja, która nam do niczego nie jest potrzebna. I dlatego zauważcie, że zaczyna się zmieniać ten okres informacyjny, można powiedzieć, w taki okres chyba wiedzy. Bo ludzie teraz nie potrzebują zwykłej informacji, potrzebują rozwiązania na swoje problemy. To znaczy potrzebują dokładnych wskazówek, właśnie wiedzy, w jaki sposób mogą sobie z tym lub innym problemem poradzić. My z Pawłem w ogóle mamy takie podejście, chyba mamy takie, nie wiem, osobowości, że no, dla nas wiedza jest bardzo ważna, bardzo istotna i zawsze staramy się jak najwięcej właśnie korzystnych, wartościowych informacji przekazać. I nawet te nasze spotkania, które robimy, nasze live'y, to nie są takie informacyjne, żeby się tylko spotkać i pogadać. Staramy się włożyć tu jak najwięcej wartościowej wiedzy, którą będziecie mogli wykorzystać. Natomiast, żeby tą wiedzę wykorzystać, no trzeba sobie zanotować. Oczywiście będziecie mogli wrócić później jeszcze do nagrań, ale sami wiemy, jak to jest. My żyjemy w takich czasach, kiedy wracać później do jakiegoś nagrania my sobie odkładamy, a dobrze, no to sobie kiedyś pooglądam. Tylko, że to kiedyś, ono nigdy nie nastąpi. Dlatego bardzo fajnie, jeżeli będziecie teraz mieli przy sobie swoje notesy, swoje zeszyty do szkoleń i będziecie sobie notować. Teraz zobaczę, co mi tu piszecie w komentarzach, kto tu nam jeszcze dołączył. Witam, Żanetko. Widzę, że jesteś jedna z pierwszych. Leokardię też Cię witam. Fajnie, że jesteście. Fajnie, słuchajcie, i teraz jeżeli mówić o temacie naszego szkolenia. My będziemy dzisiaj mówić o tym, jak marzenia przekształcić w cel. Z jednej strony wydaje się, że to jest taki banalny temat, bo wszyscy przecież o nim mówią. Natomiast z drugiej strony, jeżeli wszyscy o nim mówią, to chyba jest bardzo istotny, chyba jest bardzo ważny. Ważne jest dlatego, że jeżeli my nie zaplanujemy swojego życia, to ktoś go zaplanuje za nas. Jeżeli my nie postawimy swoich własnych celów, to tak naprawdę w tym życiu cały czas będziemy spełniać cele i marzenia innych ludzi. Wy możecie zauważyć, że jeżeli wasz kalendarz nie jest wypełniony jakimiś zadaniami i ktoś nawet z rodziny podrzuca wam jakiś temat, jakąś sprawę do załatwienia, mówi, słuchaj, no ty masz czas, no to zrób proszę to i to, no to rzeczywiście bierzesz na siebie czyjeś inne zadanie, nie to, które mógłbyś zrobić dla siebie. Dlaczego? Bo sobie nie zaplanowałeś. Owszem, to nie znaczy, że nie trzeba pomagać swoim bliskim, nie trzeba odpowiadać na potrzeby swoich znajomych, natomiast pamiętaj, że ty jesteś tą najważniejszą osobą w swoim życiu i powinieneś przede wszystkim realizować swoje cele i swoje marzenia. Ja wam opowiem jedną taką historię z własnego doświadczenia, jak czasami, kiedy my nie wiemy, czego my tak naprawdę chcemy, kiedy my nie mamy napisanych celów, swoich własnych celów, to my możemy się łapać za różne jakieś dziwne hasła, czyjeś cele, które ładnie brzmią, a później dziwimy się, że w naszym życiu się nic nie dzieje i nic się nie zmienia. Albo no, nie dzieje się tak, jak my tego chcemy. Kiedyś na jednym ze szkoleń, właśnie w temacie, jak prawidłowo stawiać cele, ja byłam wtedy w roli ucznia, siedziałam na sali ze swoją koleżanką i słuchaliśmy osobę prowadzącą
I ta osoba, opowiadając, jak trzeba stawiać cele, dlaczego one są tak ważne, też powiedziała o tym, jaki jest jej cel na tamten moment. Bardzo chciała polecieć do Paryża. I powiedziała o tym, że to jest no, największy cel, który mam, polecieć do Paryża. Tłumaczyła, dlaczego jest to dla niej takie ważne, takie istotne. Powiem wam, że to było bardzo dawno. To nie było jeszcze takie proste i łatwe jak teraz. Oprócz tego to było szkolenie na Ukrainie, że oprócz tego, że trzeba było zebrać pieniądze, to trzeba było załatwić wizę i tak dalej. Także no, było z tym związane trochę rzeczy do załatwienia. Ale dziewczyna mówiła z taką fascynacją, z taką miłością do tego swojego celu, że moja koleżanka, która siedziała obok, też sobie zapisała w swoim notesie, że ona chce polecieć do Paryża. Dużymi literami, mój cel, polecieć do Paryża. I ja mówię, o fajnie, nie wiedziałam, że marzysz o tym, żeby polecieć do Paryża. A ona później chwilę zastanowiła się i mówi, kurczę, ale ja nie chcę polecieć do Paryża. Po pierwsze, ja w ogóle się boję panicznie latać, ja w życiu nie wsiądę do samolotu. No to po co to napisałaś? A czy ja wiem? No i właśnie, bardzo często tak jest. Ktoś mówi bardzo emocjonalnie, ktoś potrafi przekazać, zarazić nas tą energią, tymi swoimi emocjami. Pamiętacie, co mówiliśmy z wami, że no, tak jest w tym życiu, że nasze impulsy, ta nasza energia, ta nasza emocja, którą wysyłamy, ona zaraża nasze otoczenie i ona przyciąga też z powrotem podobną energię. I tak się stało w tej sytuacji. Natomiast moja koleżanka napisała cel, który dla niej w ogóle jest bezwartościowy. I nawet jeżeli dzisiaj na emocjach ona mówi tak, fajnie, to jutro te emocje opadły i ona, to nawet się stało od razu w tej sytuacji, że powiedziała, że nie. Co ona zrobi w kierunku tego celu? No nic, bo to nie jest jej cel. I bardzo często w naszym życiu tak jest. Że my coś robimy i nam się wydaje, że my mamy cel, ale warto sprawdzić, czy on jest nasz. Czy to jest ten cel, który będzie nas mobilizował i zachęcał do pracy. Napiszcie mi proszę, bo wiem, że już wam zadawałam na innych spotkaniach to pytanie, ale teraz zapytam was jeszcze raz. Napiszcie mi proszę, czy wy macie swój własny cel, taki, który zapisaliście i taki, który powoduje, żeby w ogóle dołączyliście do biznesu. My z wami wszyscy jesteśmy w biznesie sieciowym i jesteśmy tu, by realizować swoje cele. Natomiast, czy wy macie ten cel bardzo fajnie określony i sprecyzowany? Napiszcie mi. No, widzę, że tu już się wszyscy znają, już wszyscy nawzajem się witają. Fajnie, dziewczyny. Super. To jak jest z celami u Was? Dokładnie tak samo napiszcie mi, czy macie też swoją mapę marzeń. Żaneta napisała, że cele ma. Super, Żaneto, dziękuję Ci, bo wiem, że mapa marzeń u wielu osób jest. Mówiliście mi o tym, kiedy o mapie marzeń Wam mówiłam. Natomiast czy ktoś z Was, powiedzmy tak, napisał albo zrobił sobie tą mapę, albo przynajmniej zamierza zrobić, bo oglądał nasze ostatnie nagranie albo na żywo oglądał nasz live, bo to jest bardzo istotne. Mam bardzo duży cel, pisze Krystyna. Mam cel, Leokadia nam pisze. Super, super, że macie swoje cele. Teraz mówiąc o nich, to mam nadzieję, że ten swój cel jeszcze raz przeglądniecie, może nawet napiszcie go w tej chwili jeszcze raz do swojego notesu, żeby sprawdzić, bo dzisiaj omówimy kilka takich bardzo istotnych aspektów, jak ten cel powinien być sformułowany, jak on powinien wyglądać, żeby rzeczywiście łatwiej nam było go zrealizować. Natomiast dla osób, które nie mają swojego celu jeszcze, to jest taka moja propozycja. Pierwsza, to popatrzcie na swoją mapę marzeń. Ona wam podpowie, czego wy tak naprawdę chcecie, bo to z naszych marzeń rodzą się nasze cele. Albo możecie zrobić jeszcze taką rzecz. Możecie w tym momencie wypisać pierwsze, co Wam przyjdzie do głowy, cele, no około 10. Po prostu usiąść i napisać na kartce. Natomiast dobrze by było, jeżeli będziecie wybierać przynajmniej jeden, może dwa cele z różnych dziedzin Waszego życia. Na przykład, co ja chcę zrobić dla siebie? Dla siebie osobiście. Czego ja potrzebuję? Napisz jedną rzecz.
dla swojego zdrowia, jeszcze jedną rzecz, dla swojej rodziny, dla swoich relacji, relacji z bliskimi, relacji ze znajomymi. Czy ja marzę o jakichś wyjazdach? Napisz o tym, gdzie bym chciała pojechać. Czy marzę o rozwoju osobistym? Co w tym kierunku chciałabym zrobić? Jeżeli chodzi o moją karierę, o moją pracę, o finanse, o moje pieniądze, wszystko to warto napisać. O jakieś hobby, co w tym kierunku mogę zrobić, jakie mam cele. To warto wszystko wypisać, żeby później z tych wszystkich celów, które wypiszemy, wybrać jeden, bo na początek ten jeden, nad którym będziemy pracować. Jeden cel, taki, który byłby najważniejszy, dla którego będziesz się budzić rano i będziesz myślał, że co ja będę dzisiaj robił, żeby zbliżyć się do tego celu. Bardzo fajnie, jeżeli wybierzecie taki cel, który będzie obejmował kilka dziedzin, bo czasami tak jest, albo ten, który będzie wpływał na to, że inne cele wasze też się zrealizują. No najczęściej takim celem albo dla kogoś jest zdrowie, bo na przykład jeżeli człowiek ma jakiś problem zdrowotny, to tak naprawdę ma jeden cel. Wyzdrowieć. Bo człowiek chory, on nie ma nawet energii na to, żeby myśleć, jak realizować cele, już nie mówię o tym, żeby działać. Dlatego tu trzeba na tym się skupić, bo jak będziesz zdrowy, będziesz miał siły, będziesz miał energię, będziesz miał jasny umysł, będziesz inaczej funkcjonował, komunikował się z bliskimi, będą inne relacje, będziesz mógł pracować, będziesz mógł zarabiać. Zobacz, będziesz zdrowy, to będziesz mógł realizować pozostałe cele. Albo jakiś cel finansowy, bo wiemy, że żyjemy w takich czasach, no, w świecie materialnym, gdzie pieniądze są bardzo ważne. Pieniądze pomagają rozwiązać wiele problemów. Owszem, bardzo często mówimy przecież, pieniądze wszystko nie załatwią, a bardzo dużo załatwią. Jeżeli masz problem zdrowotny, pieniądze są ci potrzebne. Jeżeli masz jakieś problemy z relacjami, owszem, nad tym trzeba popracować, ale czasami no, trzeba zorganizować jakieś spotkanie albo po prostu wyjechać do znajomych, albo udać się czasami trzeba na jakieś spotkanie, indywidualną sesję, na przykład coachingową, żeby zrozumieć, co w Twoich relacjach jest nie tak i nad czym powinieneś popracować. Bardzo często te pieniądze nam są potrzebne w każdej dziedzinie i taki cel najlepiej wybrać. I dzisiaj tak naprawdę będę Was zachęcać do tego, że nie zważając na to, jakie Wy cele macie, to ten cel taki finansowy bardziej określić, na nim się skupimy, na jego przykładzie będziemy mogli dzisiaj popracować, jak przekształca się nasze marzenie w cel, a później na tej podstawie będziecie mogli to powtórzyć z innymi waszymi celami i będzie wam znacznie łatwiej. Na celach finansowych, ze względu na to, że jak mówimy o biznesie, wszyscy w biznesie działamy, to na pewno na tym nam wszystkim zależy. I tu napisała Jola, mam tablicę marzeń i jasno sprecyzowany cel. Ja Ci gratuluję, Jola, super. No i zobaczcie, co my robimy. Pierwsza rzecz, my wybieramy sobie jedno marzenie i piszemy jego po prostu tak, jak nam przyjdzie do głowy, bo to jest na razie tylko marzenie. Natomiast, żeby to marzenie stało się celem, to trzeba prawidłowo go przekształcić i teraz na swoje cele popatrzcie, czy one takie są. Pierwsza rzecz to powinno być sformułowanie pozytywne. Co to znaczy pozytywne? Nie możemy pisać coś takiego, na przykład chcę wyjść z długów. Ze względu na to, że słowo dług, ono ogólnie ma takie podłoże emocjonalne bardzo negatywne. Ono bardzo negatywny przekaz w sobie niesie i to trzeba absolutnie usunąć. Tu trzeba zamienić na zarabiać, mieć pieniądze, dochód, natomiast absolutnie niedługi. Zwróćcie na to uwagę. W naszych celach nie może być słowa nie. Nie chcę chorować, absolutnie nie może być. Chcę być zdrowa i to już jest to samo, ale nie to samo. Zobaczcie, zupełnie inny jest oddźwięk emocjonalny, energetyczny. Oprócz tego bardzo często na przykład nas na szkoleniach uczono i to łatwo się zapamiętuje, że wszechświat nie widzi nie. I kiedy ty piszesz nie chcę chorować, to on nie widzi nie. Przeczytaj wtedy twoje zdanie, wyjdzie, że chcę chorować, dlatego nie używamy nie. Formułujemy swoje cele bardzo pozytywne. Sprawdź pod tym kątem, czy Twój cel pozytywny jest. Kolejna rzecz, Twój cel powinien zależeć tylko i wyłącznie od Ciebie.
Nie można napisać coś takiego, na przykład, jeżeli o relacjach mówimy, że chcę, żeby na przykład moi znajomi lub moja rodzina wspierali mnie w moim biznesie. Wydaje się, że przecież to jest pozytywne, mówię o takim wsparciu z ich strony. Natomiast jeżeli mówię, że ja chcę, żeby oni mnie wspierali, to tak naprawdę co ty w tym kierunku możesz zrobić? Ten cel w ogóle od ciebie nie zależy. Będziesz siedzieć i czekać, dopóki cię wspierać zaczną? No to nie, jeżeli cel od ciebie nie zależy, ty nie masz na niego żadnego wpływu, to w ogóle nie jest twój cel. Natomiast jak to by można było przekształcić? Jak by można było to zrobić? Można byłoby na przykład napisać: chcę nauczyć się przekazywać informacje o swoim biznesie w sposób zachęcający. To ja wtedy wiem, że ja mam popracować nad tym, i jaki ma być mój przekaz, bo to ja chcę nauczyć się, ja chcę umieć, ja chcę nauczyć się na przykład sprzedaży, bo sprzedaż to jest bardzo szerokie pojęcie, niektórzy się boją tego słowa sprzedaż, ale tak naprawdę sprzedaż to przede wszystkim umiejętne pokazania innej osobie, jak ona może rozwiązać swój problem, jakie korzyści płyną dla niej z twojej propozycji. To jest bardzo proste. Oczywiście trzeba się tego nauczyć. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o to, jakie mają być nasze cele, to one mają być bardzo konkretne i to na pewno będzie odróżniać nasz cel od marzenia. Jeżeli ktoś mówi, ja chcę mieć dużo pieniędzy, a to jest takie marzenie ogólne, absolutnie niesprecyzowane, bardzo fajnie tu Jola to słowo użyła, sprecyzowane, bo słowa dużo, takiej liczby dużo w matematyce nie ma. I dla wszechświata co to znaczy dużo? 10 zł w porównaniu z jednym groszem to jest dużo. 1000 zł w porównaniu z jedną złotówką to jest dużo. Natomiast co znaczy dla Was dużo? Jeżeli mówimy o finansach, koniecznie musi być kwota. Ile ja chcę zarobić pieniędzy? Jeżeli mówimy o budowaniu struktury, to trzeba napisać, ile ludzi ja chcę w strukturze. Bo my możemy określić nasz cel w stosunku do konkretnej kwoty finansowej. Możemy też go określić w marketingu sieciowym, ile ludzi chcę mieć w strukturze lub jaką rangę chcę osiągnąć, jeżeli mówimy o karierze. Bo kariera w MLM, to zwykle jest związana z tym, że ty masz już jakąś strukturę wybudowaną, a za tym idą oczywiście pieniądze. I jeżeli tego nie znasz, to zwróćcie uwagę, to o czym mówiliśmy z Wami na naszych wcześniejszych spotkaniach. Bardzo ważne, żebyś ty znał swój produkt i bardzo ważne, żebyś ty znał swój plan marketingowy. Jeżeli znasz plan marketingowy swojej firmy, jesteś w stanie zrozumieć, do czego ty w tym planie dążysz. Bo takie piękne hasła motywujące, które słyszymy, czasami motywują, a czasami patrząc na jakąś osobę, która osiągnęła bardzo wysokie rangi kariery, patrzymy na nią, mówimy, ja tak nie potrafię, ona jest taka mądra, ona jest taka piękna, ona umie tak pięknie rozmawiać, nie dam rady. A ty nie musisz zrobić to tak jak ona. I niech ona będzie dla ciebie wzorcem, natomiast ty znajdź swój punkt, do którego będziesz dążyć w tym biznesie. Znajdź ten swój na dzisiaj jakby cel kariery, bo on z czasem może się zmienić. I jeżeli ten najwyższy dla ciebie wydaje się nie do osiągnięcia, wiecie jak to jest, my mówiliśmy z wami z tym słoniem, że jak patrzysz na coś, co jest ogromnego, to cię przeraża i to cię blokuje, to cię zatrzymuje. I trzeba to podzielić na małe kawałki. I słonia też można zjeść, tylko małymi kawałeczkami, częściowo, ale się da. I do każdego celu da się dojść, tylko że małymi kroczkami. Nie stawiajcie sobie od razu za dużych i nierealnych celów, bo one Was przytłoczą i zamiast tego, żeby się zmotywować, wy po prostu wpadniecie w bardzo nieprzyjemną sytuację, nie chcę powiedzieć w doły, natomiast bardzo często nam opadają skrzydła i mi się nie udało, to się nie nadaje. Nie, po prostu zrobiłeś dla siebie za ambitny cel. Może określiłeś go za szybko, bo zobaczcie, kolejna rzecz, kiedy mówimy sprecyzować, to jest cel, który ma być określony ilościowo i określony w czasie. I popatrzeć na niego oczywiście trzeba, żeby ten cel był realny.
I to jest istotne, bo jeżeli ktoś sobie mówi, tak, dzisiaj przystępuję do biznesu i chcę mieć za 2 miesiące $1 milion, bo MLM to daje nieograniczone możliwości, to tyle chcę. No może się tak nakręcać. Natomiast no, starczy ci tylko na te 2 miesiące i później padniesz i w ogóle odejdziesz z MLM-u, bo stwierdzisz, że przecież nie daje tego, czego ja chciałem. A to, że ty chciałeś rzeczy absolutnie z kosmosu, nierealnych, popatrzcie na to w ten sposób, że wasz cel musi być realny. Natomiast z tym realnym, no to też jest różnie. Tu mówimy o tablicy marzeń, tu mówimy o tym, że no, świat jest pełen obfitości, i nie trzeba sobie te granice ramki stawiać, a z drugiej strony, że on musi być realny. No, kochani, to trzeba podejść tak, z jednej strony realny, ale z drugiej strony on jednak musi być taki, no troszeczkę więcej niż na 100% damy radę to zrobić. On musi być troszeczkę bardziej ambitny. On musi być taki, który nas motywuje, bo jeżeli ja wiem, że i tak to się stanie, no to jaki to cel? Jak to i tak się stanie? No to co ja specjalnie będę robić? Nic specjalnie nie robię i tak to mam. No to nie motywuje to do działań. Nie motywuje to do tego, żeby przychodziły w moją głowę nowe jakieś idee, nowe pomysły. Ten cel musi być troszeczkę bardziej ambitny. Natomiast no musimy jednak rozsądnie do pewnych rzeczy podchodzić. I teraz kolejna rzecz, którą trzeba zrobić. Ale może najpierw zobaczę, co jeszcze do mnie napisaliście. Można chcieć ogólną ilość lepiej, można chcieć ogólną ilość ludzi, ale lepiej aktywnych partnerów. Zgadza się, bardzo fajnie, bardzo fajna uwaga, aktywnych partnerów. Można tu jeszcze dodać, co to znaczy aktywny partner, jaki chcemy, żeby obrót miesięczny te osoby robiły, to wtedy to będzie jeszcze bardziej konkretny cel, wtedy nawet wiemy i możemy ten cel rozłożyć na konkretne działania, ale o działaniach to innym razem porozmawiamy. Ja mam określoną kwotę, która pozwoli mi łatwiej zdobywać wiedzę. Okej, super. Bardzo fajny cel, Krystyno, jeżeli chcesz zarobić pieniądze na własny rozwój, to trzeba mieć tą kwotę określoną w czasie, jak najbardziej. Pamiętajmy też, że w naszym życiu jest kilka sfer. Tak, i pieniądze, które zarabiamy, one są nam potrzebne na różne sfery naszego życia i to też tej mądrości zarządzania własnymi pieniędzmi trzeba się nauczyć. I powiem Wam, że no za to właśnie kocham między innymi marketing sieciowy. Marketing sieciowy, który daje nam niesamowite możliwości, bo te szkolenia, które my w marketingu przechodzimy, one właśnie są w różnych obszarach. One nas uczą i pracy nad sobą, i zarabianiu pieniędzy, i zarządzaniu pieniędzy. I dają nam taką wiedzę, którą na przykład, jeżeli jesteś, wykonujesz po prostu jakiś zawód, pracujesz na etacie, co wcale nie jest źle. Oczywiście, no, na etacie też trzeba pracować, my też potrzebujemy, wszyscy korzystamy z różnych usług i jak najbardziej będzie ogrom ludzi, które będą wykonywać taką pracę. I może ktoś z Was też na etacie pracuje, a MLM na razie traktuje jako dodatkowy zarobek. Można tak, oczywiście. Dlaczego nie? Natomiast jeżeli my działamy w jakimś konkretnym zawodzie, to najczęściej rozwijając się, uczą się, skupiamy się na rozwoju swoich kompetencji zawodowych tylko i wyłącznie w tym konkretnym zawodzie. To też jest fajnie, bo stajemy się ekspertami, podnosimy swoją wartość. Ale właśnie w MLM-ie rozwijamy się bardzo szeroko. MLM jest szkołą życia. Wiecie o tym, że on uczy nas być lepszym człowiekiem i to w tych wielu, wielu obszarach i to jest piękna rzecz. I teraz, kochani, zobaczcie, kolejny krok, jeżeli chodzi o określenie przekształcenia naszego marzenia w cel. Jak już mamy taki cel praktycznie napisany, my już mamy, bo mamy go skonkretyzowany, mamy go pozytywny, mamy go ułożony w taki sposób, żeby to my odpowiadaliśmy za realizację tego celu i on nie zależał od innych osób, to jest bardzo istotne. I kolejna rzecz, trzeba napisać, jakie my mamy przeszkody na naszej drodze. Tak, w tej chwili popatrzcie na swój cel i zastanówcie się, co Wam przeszkadza na obecną chwilę? Czego Wam brakuje, żeby ten cel zrealizować? To mogą być różne rzeczy. I tu będę Was prosiła,
żeby Wam nie podpowiadać, żeby Wam no, nie podrzucać jakichś pomysłów, które mogą być, bo może akurat takiej przeszkody nie macie, to Was bardzo proszę, żebyście mi napisali, czy Wy widzicie jakąkolwiek przeszkodę, którą trzeba pokonać w tej chwili, która na razie dla czegoś no, jeszcze nie osiągnęliście tego celu. Znaczy czegoś jeszcze albo nie zrobiliście, albo czegoś zabrakło. Napiszcie mi proszę, jak Wy to widzicie. Co albo jest, albo może być przeszkodą do realizacji celów, to może wspólnie podpowiemy, jak tą przeszkodę pokonać. No, czekam, czy Wy takie przeszkody widzicie, bo oczywiście niekoniecznie takie przeszkody mogą, muszą być, może nie być takich przeszkód, może Wy dla siebie na tyle już wytyczyliście tą drogę i wiecie, jak będziecie to realizować, w ogóle żadnych przeszkód nie widzicie, no to super, no to tylko życzyć Wam powodzenia. W marketingu poznajemy wartościowych ludzi i możemy od nich się uczyć. Tak jest, Krysia. Poznajemy bardzo wartościowych ludzi, uczymy się od siebie nawzajem. Słuchajcie, w MLM-ie są osoby, które chcą w tym życiu coś zmienić. I przychodzą tu różne osoby. Ktoś ma większe doświadczenie, ktoś ma mniejsze. Natomiast każdy ma to doświadczenie bezcenne, bo to doświadczenie życiowe, no, że kiedy człowiek się nim dzieli, kiedy ty widzisz, z jakich problemów ludzie potrafią wyjść, to czasami patrzysz na to i myślisz, że to tak naprawdę moje problemy to jest nic w porównaniu z tym, co mógł i pokonał ten inny człowiek. I to cię motywuje, to dodaje ci skrzydeł. Jeszcze czasami brakuje mi pewności siebie. Tak, Jola, to bardzo często się zdarza. Brakuje nam pewności siebie. A wiecie, kochani, kiedy ta pewność siebie do nas przychodzi? Kiedy mamy swoje zwycięstwa, nieważne jak duże, niech to będą malutkie, kiedy robimy pierwsze kroki, kiedy pierwszy raz porozmawiałeś z klientem, jesteś już bardziej pewny, kiedy zasponsorowałeś do biznesu swoją pierwszą osobę, już Twoja pewność rośnie, kiedy zrobiłeś swój pierwszy live na internecie, jeszcze więcej Twoja pewność siebie rośnie i ta pewność będzie rosła z dnia na dzień pod warunkiem, że my będziemy robili te kroki. Tylko z tego ona wynika. Bardzo dziękuję Ci, Jolo, że o tym napisałaś. Dla kogoś to może być właśnie brak pewności. Dla kogoś to mogą być jakieś obawy, jakieś strachy, co o mnie pomyślą, czy ja dam rady. To wszystko jest związane właśnie z tą pewnością, o której Jola tu napisała. Ktoś taką przeszkodą mówi brak czasu. No to znaczy, że powinien wtedy nauczyć się zarządzać tym czasem, nauczyć się planowania, bo po prostu kiedy my mamy wypisane te przeszkody, to my wiemy, co my mamy zrobić, bo jeżeli tych przeszkód sobie nie określimy, to albo tak jak mówię, albo ich rzeczywiście nie ma i wtedy idziemy i nic nas nie zatrzymuje. Natomiast jeżeli nie wypisaliśmy sobie przeszkody, a jednak stoimy w miejscu, to znaczy, że nie chcemy sobie w czymś się przyznać, kochani. I trzeba po prostu określić, popatrzeć na siebie, sama sobie w oczy, i w lustrze i powiedzieć, że słuchaj, czego Ci brakuje, czego Ty potrzebujesz, może potrzebujesz wsparcia, może potrzebujesz dodatkowej wiedzy. To też może być czasami problem, że czegoś nie umiesz, może musisz zdobyć jakieś nawyki, ale jeżeli sobie to wypiszesz, będziesz wiedział, co powinieneś zrobić. I to jest kolejny krok. Określamy sobie nasze przeszkody. Natomiast następny krok w kierunku naszego celu, wypisujemy sobie wszystkie nasze zasoby. I to jest bardzo ważne. To jest na dzisiaj, to takie nasze zadanie. Bo ja wiem, że wiele z Was te cele ma i tu mi potwierdziliście, że te cele macie. I to super. I właśnie zasoby. Napiszcie, co Wy już macie, co Wy już posiadacie. Umiejętności, wiedzę, doświadczenie w tym kierunku. I napiszcie to wszystko, tylko dokładnie wypiszcie Wasze atuty, Wasze zalety jako osoby, które pomogą Wam w realizowaniu tego celu. To dlaczego jest takie ważne? Bo właśnie z tego się bierze ta pewność siebie, o której Jola nam wspomniała i z tego się bierze rozumienie, że w stanie jesteś ten cel naprawdę zrealizować i to będzie cię motywować. Wypiszcie te swoje zasoby, zastanówcie się, jakie osiągnięcia w ogóle w życiu mieliście, co wam pomogło pewne rzeczy w życiu osiągnąć. Jak to zrobicie, zobaczycie, że znacznie łatwiej wam będzie zobaczyć ten etap końcowy, kiedy już ten cel osiągniecie.
I ostatnie, co w kierunku dzisiaj do naszego celu Wam powiem, to trzeba zwiększać swoją strefę komfortu. Inaczej mówiąc, po prostu działać. Kiedy masz już wypisane swoje przeszkody i wiesz, jak ich pokonać, kiedy masz już wypisane swoje możliwości, swoje zalety, swoje zasoby, które możesz wykorzystać, to jedyne, co zostaje robić, to działać. Działać, iść do przodu. Nie ma znaczenia, że jesteś jeszcze niepewny siebie. Nie ma znaczenia, że jeszcze czegoś się boisz. Nie ma znaczenia, że jeszcze nie masz jakiegoś nawyku, bo nawyki nie zdobędziesz słuchając kogoś. Tylko możesz zdobyć informację. Natomiast nawyk, on będzie wtedy, kiedy tą zdobytą informację, cudzą wiedzę przerobisz na własne doświadczenie. A to owszem, nie zawsze jest komfortowe. Zgodzicie się z tym? Kto się godzi, że robienie czegoś po raz pierwszy nie zawsze jest komfortowe? Zgodzicie się? Napiszcie. A może dla kogoś to jest frajda, takie wyzwanie. Na pewno jest dużo obaw, na pewno jest dużo adrenaliny. Na pewno na początku jest ogromna trema. Natomiast jaka jest ogromna satysfakcja? I takiej satysfakcji Wam życzę. Zgadzam się, pisze nam Jola, super, bardzo fajnie. Słuchajcie, myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które na dzisiaj Wam przygotowałam, jeżeli chodzi o określenie swoich celów. Jest jeszcze bardzo znana metoda, która się nazywa metoda SMART, która też pokazuje, w jaki sposób te nasze cele mają być określone. I można według metody SMART też pracować. Natomiast tu mam informację dla Was, czy Wy to potrzebujecie, czy Wy chcecie jeszcze na ten temat porozmawiać. No może Was teraz zapytam, napiszcie mi proszę, to możliwe, że ten temat też poruszymy. Czy chcielibyście dowiedzieć się, w jaki sposób według tej metody SMART trzeba też stawiać swoje cele? Jeżeli ten temat będzie dla Was ważny i ciekawy, to my możemy go omówić i jeżeli wystarczy Wam tego, co dzisiaj zrobiliśmy z naszymi celami, to po prostu będziemy iść, będziemy ruszać dalej. I teraz Was jeszcze zachęcę, żebyście te wszystkie spotkania nasze oglądnęliście w nagraniu. Ze względu na to, że na przykład jutro my nie będziemy się z Wami spotykać. Wiecie, my z Pawłem działamy w biznesie MLM nadal bardzo aktywnie i my działamy bardziej w internecie, natomiast absolutnie nie odrzucamy działań w realu. My łączymy metody tak zwanej starej szkoły działania w realu i metody tak zwanej nowej szkoły działania w biznesie sieciowym przez internet. I o tym też na naszych spotkaniach będziemy regularnie mówić, jak działać w realu, jak działać w internecie, jak my działamy. Będziemy się dzielić własnym doświadczeniem. Myślę, że też coś ciekawego dla siebie z tego wyciągniecie. To my ze względu na to, że w realu działamy, jutro jesteśmy na wyjeździe. I wyjeżdżamy z domu na tyle wcześnie, że po prostu nie będziemy mogli poprowadzić naszego spotkania. Też wrócimy bardzo późno, a później sobota, niedziela przed nami. I dlatego spotkamy się z Wami w poniedziałek. Widzę, że chcecie. Okej, moi kochani, to o metodzie SMART też z Wami porozmawiamy. Możliwe, że nawet w poniedziałek, to już napiszę Wam w zapowiadającym poście. Będziecie wiedzieć i wtedy też nam trzeba będzie przygotować nasze zeszyty. Długopisy. Powiem Wam to w skrócie z parę przykładów, żebyście zrozumieli. To jest bardzo fajna, bardzo prosta metoda, natomiast też rzeczywiście ona bardzo pomaga i bardzo fajnie, kiedy różne sposoby ustalania celów znamy, ze względu na to, że gdzieś w którejś metodzie analizując nagle widzimy, że coś zrobiliśmy nie tak, coś nas troszeczkę hamuje. Natomiast pamiętajcie, kochani, że cel to jest bardzo ważny, ale co jest najważniejsze? Nie ważenia, nie tylko cele, ważniejsze są działania i działamy, po prostu robimy kroki w kierunku do naszego celu. Sama nauka, sama wiedza bez wdrażania nie daje nam rezultatów. I żebyście mieli czas teraz, to akurat jak nie będziemy się spotykać, no to macie i jutro, i sobota, i niedziela, żeby jeszcze sobie przeglądnąć te nasze nagrania, które mamy. Można ich przeglądnąć tu na naszej stronie, na Mentor MLM na Facebooku, ale można też, i tu bardzo Cię proszę, Paweł, wrzuć nam proszę linka na YouTubie. Na naszym kanale te wszystkie szkolenia są w nagraniu. Są tam też kilka innych szkoleń, nagrań,
które możecie sobie obejrzeć. Może czegoś Wam brakuje. Jeżeli chodzi o pewność siebie, też jest tam bardzo fajne nagranie. Jeżeli chodzi o sprzedaż, jest tam kilka szkoleń. Jeżeli w tym jest jakiś problem, bo pamiętajcie, że sprzedaż to jest bardzo ogólna nazwa. Sprzedaż dotyczy wszystkiego i propozycji produktu, i propozycji współpracy w biznesie MLM. Także tam możecie sobie znaleźć, nawet możecie sobie znaleźć tam zakładkę animacja w biznesie MLM, jakby edukacja przez animację. Bardzo fajne, króciutkie filmiki, które możecie też udostępniać na swoich stronach, bo one są na tyle fajne, uniwersalne, z małą wskazówką, jak w biznesie MLM działać, że na pewno się przydadzą wszystkim Waszym partnerom biznesowym. Ja Wam dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Fajnie, że ze mną byliście. Bardzo Was proszę o polubienia tego live'a. Bardzo Was proszę też o zasubskrybowanie i polubienie naszego kanału na YouTubie. Jeżeli zasubskrybujecie, no to będziecie na bieżąco z tymi filmami, które tam wrzucamy, z różnych szkoleń, z różnych wyjazdów. I będzie mi bardzo miło, jeżeli dzisiejsze nasze spotkanie też udostępnicie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście razem ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Owocnej Wam pracy jeszcze dziś i jutro i później udanego weekendu. I do zobaczenia w poniedziałek.